przygoda z cukiernictwem zaczęła się tak naprawdę 5 lat temu, kiedy przez wielki przypadek dostałam pracę jako cukiernik w jednej z lepszych restauracji. Tam od tej pracy zaczęło się tak naprawdę wszystko. Cała moja nauka, szkolenie, douczanie i to był taki największy początek, jeśli chodzi o moją pasję. Moja praca to jest moja pasja. Jeśli chodzi o szkolenia, kursy, to zaczęłam je dopiero w momencie, kiedy zaczęłam pracę i też dopiero po jakimś dłuższym czasie poszłam na jakieś pierwsze szkolenia. Tak naprawdę jestem całkowitym samoukiem. Internet, książki cukiernicze, technologiczne, to wszystko od samego początku tą wiedzę zdobywałam sama i sama do wszystkiego dochodziłam też, bo nigdy nie jest tak, że kopiuję jeden przepis z jednej książki, tylko zawsze jak szukam konkretnego ciasta, to sobie znajduję parę przepisów i wyciągam jakiś tam środek z różnych przepisów. Jeśli chodzi o inspiracje, to szukam tak naprawdę gdzieś tam Instagram, Facebook, ale też na co dzień na ulicy. Nie wiem, jeśli chodzi na przykład o figurki na torty, to też fajnie czasem jak klienci wysyłają mi stricte jakieś zabawki czy ulubionego misia, to jest wtedy najfajniejsze, bo mogę odwzorować coś, co solenizant mały ma swojego i potem ma to na torcie, więc może sobie zjeść swojego misia, którego na co dzień przytula. No ale tak naprawdę gdzieś tam ten Instagram, Facebook, ale też staram się szukać na zagranicznych stronach, żeby jednak te projekty polskie, które są, nie kopiować, nie pojawiały się takie same, bo też uważam, że na przykład dany projekt tortu jest własnością autora, tak? Więc ja nie jestem za tym, żeby kopiować jeden do jednego i moi klienci też są o tym informowani, jak wysyłają mi inspiracje, że to będzie jakiś akcent tego, który mi wysłali, ale jednak to będzie mój projekt w moim stylu, no bo mówię, no nie chcę, żeby to było kopiowane jeden do jednego. Skończyłam ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym, więc bardzo związane z cukiernictwem. U mnie stworzyło się to z pasji, z tego, że gdzieś tam zawsze lubiłam coś piec, lubiłam babeczki. Na studiach właśnie zrobiłam moją pierwszą karetkę, która tak naprawdę, no wtedy mi się mega podobała. Jak teraz to sobie wspominam i gdzieś tam mam zdjęcie stare, no to ten tort wyglądał strasznie, ale wszyscy się zachwycali. To, że moja pasja zrodziła się w pracy, więc każda pasja może się rozwinąć i można z tego zrobić biznes, można na tym zarabiać, a tym samym no, tak naprawdę robić na co dzień to, co się kocha. Jeśli chodzi o figurki, te, które się znajdują na torty, całą dekorację, wszystko tworzę z masy cukrowej ręcznie, nie z żadnych forem gotowych. Wszystko jest kulane ręcznie. Używam jednej z lepszych firm włoskich masy cukrowej. Jeśli nie jestem w stanie sobie czegoś wyobrazić, jak coś wygląda, no to szukam znowu inspiracji sobie w internecie, jak wygląda, nie wiem, dana postać i staram się ją odwzorować po prostu z masy cukrowej. Zawsze dany projekt, jeśli klient sobie zamawia tort z daną postacią czy z danym motywem, ja przez tydzień, dwa tygodnie czasem mam ten projekt w głowie, zaczynam go sobie tworzyć, komponować, jak co ułożyć, co tam ma być, poza daną figurką. I jeśli chodzi o takie projekty dziecięce, to najczęściej jest to w mojej głowie, nie przelewam tego na papier. Natomiast jeśli tworzę torty weselne najczęściej, to wtedy przelewam dany projekt na papier i też wtedy łatwiej mi jest skomponować, bo to są torty trzypiętrowe, czteropiętrowe, jak ma dana dekoracja, jakie ma być ułożenie kwiatów czy figur. I wtedy jest dużo łatwiej, bo wtedy też łatwiej mi na takim dużym torcie zaplanować to, gdzie ma być i co będzie najfajniej do siebie pasowało, niż potem, wiadomo, jak już jest gotowy tort, tracić czas na to, żeby przestawiać dane rzeczy. Więc torty weselne to jest zdecydowanie projekt na papierze. Dany styl, dane motywy w roku, tak naprawdę to się co roku zmienia. Była teraz bardzo duża moda przez ostatnie 3 lata na właśnie naked cake, czyli te gołe torty, delikatnie ozdobione kwiatami lub owocami. Teraz powoli przechodzimy w torty nowoczesne, bardziej delikatne też, bez już takich dużych zdobień, ale z akcentami na przykład geometrycznymi. I to wszystko z roku na rok zależy od mody, bo zależy też od tego, co jest modne w wystroju sal, bo ja na przykład staram się, żeby tort zawsze był dopasowany pod cały motyw wesela, więc jeśli na weselu pojawiają się dekoracje,
dekoracje na stołach, no tak jak na przykład te geometryczne, to tak samo bardzo chcę, wtedy dążę do tego, żeby para młoda też zdecydowała się na to, żeby te ozdoby geometryczne podobne znalazły się na torcie i żeby to wszystko w momencie, kiedy tort wjeżdża na salę, wszystko razem pięknie wyglądało i pięknie się komponowało. Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to zaczynają dominować monodesery, monoporcje, nowoczesne torty, które są pokryte lustrzaną glazurą Mirror Glaze, które ja też wykonuję. Na nich jest bardzo delikatna dekoracja, głównie czekoladowa, plus ewentualnie jakieś żywe kwiaty, żywa zielenina typu choineczki. Już odchodzimy od takich ciast, tortów świątecznych, ciężkich, na jakichś tam kremach maślanych, tylko wszystko jest bardzo delikatne, zbilansowane. Moja pasja jest moją pracą, ale ponieważ ja kocham to, co lubię i tak naprawdę spędzam w swojej pracowni czasem po 15-18 godzin na dobę, najczęściej w czwartki, w piątki, w soboty. I pomimo tego, że jednak no, człowiek nie ma swojego życia aż tak, jakby chciał, to poza takimi gdzieś tam załamaniami, nie wiem, w 14 godzinie pracy, gdzie mam ochotę tymi tortami wziąć i rzucić o ścianę, no to przy końcu tej pracy, jak widzę efekty końcowe, no to wtedy wraca znowu ta radość w sercu i to zadowolenie i zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś indziej pracując tyle godzin nie byłabym tak szczęśliwa i mimo zmęczenia, przepracowania, to jednak cały czas jest ta radość no i patrzenie na swoje dzieło po prostu wynagradza całe zmęczenie i znowu mam ochotę tworzyć kolejne dzieła. Jeśli chodzi o cukiernicze marzenie, to chciałabym w najbliższych latach, może jeszcze nie teraz, ale w ciągu, nie wiem, 2-3 lat powiększyć sobie pracownię, żeby mieć więcej miejsca, żeby móc robić jeszcze więcej projektów. Jednak też ja tworzę wszystko osobiście i też z jednej strony chciałam, żeby to zostało, bo to każdy tort to jest moje małe dziecko, więc nie chcę komuś oddawać tego, by tworzył za mnie jakieś dzieła. No ale jednak rozwój polega też na tym, żeby gdzieś tam komuś zaufać, ale ostatecznie na pewno wszystkie rzeczy chcę wykańczyć sama, więc takim moim marzeniem cukierniczym jest samorozwój i dążenie do tego, żeby mieć jeszcze większą pracownię i móc zadowalać jeszcze więcej klientów. Przepis na sukces, wydaje mi się, że trzeba robić to, co się kocha i wtedy to przychodzi samo i nie trzeba nic więcej robić i tworzyć, tylko po prostu robić to, co się kocha. Pokażę, jak zrobić bardzo fajne słodkości typu cake popsy, które teraz są na topie w wersji reniferkowej. Możemy je stworzyć bez problemu, nie potrzebujemy żadnych specjalnych składników, nawet z tego, co mamy, albo z resztek. I zajmuje nam to tak naprawdę chwilkę plus etap schudzenia, ale gdzieś tam w ciągu dnia nie ma problemu, żeby sobie to zrobić. Potrzebujemy ciasto. U mnie to jest moje tajemne ciasto czekoladowe. Ale możemy to zrobić z resztek biszkoptu, z ciasta kruchego, jak nam, nie wiem, tarta się połamała, nie wyszła. Możemy nawet wykorzystać ciasteczka takie kupne, bo tu jest pełna dowolność. Potrzebujemy mascarpone, tak naprawdę łyżka, dwie, nie więcej. I jakiś dodatek smakowy, co lubimy. Może to być na przykład kokos. Może to być liofilizowana malina, no wszystko, co możemy wrzucić i co nie będzie miało za dużych kawałków. Zaczynamy od tego, że mielimy sobie ciasto i dorzucamy sobie łyżkę mascarpone. Zawsze lepiej dodać mniej, a potem dołożyć niż na odwrót, bo nasza masa nie może być za bardzo rzadka. I mieszamy sobie wszystko razem. Preferowane jest robienie ręką, więc nie mikserem, więc też nie potrzebujemy sprzętów do tego żadnych specjalnych. I jak mamy to zmieszane, to dosypujemy sobie trochę kokosu. Jak ktoś lubi więcej, może dać więcej. Mamy już gotową masę na cake popsiki. I co potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze foremkę, ale możemy to zrobić bez foremki, jeśli ktoś nie posiada. I ręcznie kulamy sobie kuleczki.
Jak ktoś nie ma foremki, no to sam sobie, że tak powiem, wielkość może dostosować. Jak mamy ukulaną kuleczkę, wkładamy, doformujemy sobie jeszcze w foremce. I mamy pierwszego już gotowego. Jeśli chodzi o dekoracje, potem też jest pełna dowolność. Możemy użyć posypek, możemy zrobić reniferki, takie jak dzisiaj pokażę. I potrzebujemy jeszcze słomeczki. To mogą być też patyczki po lodach, mogą być słomki takie do napojów. I wbijamy je sobie w środek. Jeśli są bardzo długie, możemy je sobie podciąć na wysokość, jaką chcemy. I mamy już prawie gotowe. Teraz co należy z nimi zrobić? Należy je zamrozić. Tutaj mamy już gotowe, zamrożone popsiki. I co będziemy z nimi robić? Potrzebujemy kubek z czekoladą. Może to być jasna, może to być ciemna czekolada. Topimy sobie nawet w mikrofali, bez problemu. I co robimy? Maczamy sobie tego popsika w czekoladzie. Delikatnie od spodu przycieramy i mamy gotowego. I tak robimy z każdym kolejnym. Co ważne tylko, żeby popsiki były zamrożone, bo wtedy czekolada nam szybko zastygnie i nie zmienią nam kształtu i też patyczek nam nie wypadnie ze środka. Mamy gotowe i będziemy robić dekorację reniferkową. Potrzebujemy pastylki czerwone, przyklejamy sobie nosek, dobra, nosek już mamy. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze rogi. Do rogów można wykorzystać precelki, są ogólnodostępne i bez problemu możemy je znaleźć w najbliższym sklepie. Wszystkie dekoracje też pamiętamy, żeby przyklejać na czekoladę. I brakuje nam oczek. Oczka można zrobić z masy cukrowej lub ewentualnie kupić, czasem można znaleźć w sklepach gotowe oczka. Czyli kulamy sobie małe kuleczki. I ja jeszcze specjalnym flamastrem do masy cukrowej. Mamy gotowego reniferka i tak postępujemy z każdym kolejnym. Co ważne, reniferki będą gotowe do zjedzenia dopiero tak za jakąś godzinkę, jak sobie ciasto, które mamy zamrożone, sobie odtaja, więc żeby nikt na początku nie próbował się rzucać, bo wiadomo, że cake-popsiki teraz są twarde jak kamień, więc żeby nikt nie połamał zębów. Więc przed dzieciakami chowamy na chwilę, żeby sobie odtajało i mamy gotowe ciasteczka na święta, które można sobie położyć na paterce, jeśli dotrzymają i nikt ich nie zje. Mogą być w ciągu dnia trzymane poza lodówką, na noc, jeśli jest mascarpone w środku, gdzieś tam lepiej sobie włożyć do lodówki. I mamy gotową dekorację. Tutaj mamy pierniczki świąteczne, czyli obowiązkowe ciasteczka na Boże Narodzenie. Możemy zostawić je gotowe bez dekoracji lub możemy je udekorować lukrem.
Co potrzebujemy do stworzenia takich dekoracji? Cukier puder, sok z cytryny i tak naprawdę nic więcej. Można zrobić na kurzym białku, jednak w warunkach domowych gdzieś tam nie jest polecane, w obawie o salmonellę, więc lepiej użyć samego cukru pudru i soku z cytryny. Mieszamy sobie cukier puder z sokiem z cytryny, dajemy bardzo mało na początku, parę kropelek, do uzyskania takiej półlejącej konsystencji, żeby fajnie nam się pracowało na tym lukrze. I potrzebujemy tak naprawdę tylko worek cukierniczy, który dostaniemy w każdym sklepie. Nie potrzebujemy żadnych tylek, końcówek tutaj, to nam jest zbędne. Co ważne, obcinamy sobie bardzo małą dziurkę na końcu. Jak najmniejsza, tym lepsza. I w momencie, kiedy mamy tutaj dziurkę, nalewamy sobie do worka lukier, zwijamy sobie worek cukierniczy i wyciskamy bezpośrednio sobie na pierniczka lukier, robimy wzorki. Jest pełna dowolność, jeśli chodzi o dekoracje pierniczków. Możemy je też udekorować jakimiś kolorowymi posypkami, żeby były bardziej świecące. Jeśli mamy barwniki spożywcze, możemy sobie dany lukier zabarwić na czerwono, na zielono i wtedy zrobić albo cały pierniczek w danym kolorze i tak go zostawić, lub potem udekorować jeszcze na górze białym lukrem i stworzyć takie wzory. To już jest, że tak powiem, pełna dowolność, co komu się podoba, co kto lubi, kto jaką ma duszę artysty, bez problemu może stworzyć takie pierniczki w domu. Na świątecznym stole sprawdzą się też bardzo fajne i cudowne cynamonki. Zapach po prostu, który rozprzestrzenia się na cały dom, cynamonu, ciasta drożdżowego, a na poranne śniadanie do kawy też bardzo fajny deser i coś innego, nie serniczek, nie pierniczek, tylko drożdżowe cynamonki dla wielbicieli cynamonu. Jeśli ktoś nie przypada za cynamonem, no to polecam również rollsy z nutellą, z orzechem laskowym, też przepyszne i dla dużych, i dla małych. Kolejnym bardzo fajnym pomysłem na dekorację świątecznego stołu lub też jako prezent dla dzieciaków są lizaki bezowe w kształcie czapki Mikołaja albo choinek. Na Mikołajki idealny prezent, pod choinkę też bardzo fajny, lub sobie do postawienia na stole w jakimś wazoniku, w celofanie. Nieskomplikowany, potrzebujemy upiec bezę, przy wyciskaniu używamy odpowiednich końcówek, suszymy sobie jak tradycyjne beziki i mamy gotowy super pomysł prezentowy lub dekoracyjny na świąteczny stół.